22 października przed Kościołem Chrystusa Króla w Chybiu odbyła się zbiórka połączona z kiermaszem charytatywnym dla Natalki z Chybia. Zbiórka jest prowadzona na rzecz Natalki, ciężko chorej dziewczyny z terenu naszej gminy. Szkoła wspólnie z Radą Rodziców podjęła inicjatywę o przeprowadzeniu zbiórki. No, cała społeczność gminna zaangażowała się w ten szczytny cel. Ciężko nie jest udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, szczególnie gdy jest to dziecko. Na pewno będą podejmowane jakieś dodatkowe działania. Ta akcja jest rozpropagowana w środkach masowego przekazu, w Facebooku, w mediach, więc liczymy na jak największy udział mieszkańców naszej gminy, a także sąsiednich gmin. Jak trzeba, no to wiadomo, pomagamy. Kiermasze na terenie szkoły często się odbywają, jeżeli jest potrzeba wsparcia kogoś, kto tej pomocy potrzebuje, to jak najbardziej też organizujemy. Dziewczynka zachorowała nagle na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Jest to dość kosztowne leczenie. Wiadomo, rodzice potrzebują wsparcia, więc jak tylko mamy możliwość, to też chcemy w jakiś sposób pomóc. I to jest fajna sprawa, bo tak naprawdę rodzice właśnie z klasy, do której Natalka uczęszczała, to oni wyszli z inicjatywą, zapytali, słuchajcie, może zrobimy coś? No i wiadomo, no to zrobimy i działamy. Założyliśmy również skarbonkę, jak gdyby jest to akcja, można powiedzieć, gminna. Wszyscy mieszkańcy gminy mogą wpłacać pieniążki, nie tylko mieszkańcy gminy. Chodzi o to, że wszyscy udostępniają wiadomość, żeby do jak największej grupy osób informacja dotarła. Tutaj poprosiliśmy właśnie o wsparcie wszystkie placówki szkolne, instytucje publiczne. Gmina nas wspomaga, wspomaga nas GOK. Szkoły udostępniają informacje, tak samo pomagają, przynoszą fanty, ciasta. Wczoraj tak samo pakowaliśmy wszystko, także byli przedstawiciele w zasadzie ze wszystkich szkół, więc super inicjatywa. Tak samo też już szkoła w Zaborzu w piątek zorganizowała u siebie na terenie placówki kiermasz, też tam fajnie się to udało. Także myślę, jestem dobrej myśli, myślę, że uda nam się tutaj pomóc. Taką dość sporą cegiełkę dołożyć do tego. Wiem, że na pewno nie wystarczy jednorazowo tego leku podać. Ile dawek będzie potrzebnych, to też dopiero się okaże. Najprawdopodobniej minimum około 6-7, więc leczenie w granicach tych 500 000 złotych na pewno będzie kosztować. Można powiedzieć niewiele, ale naprawdę no, były podusie, rękodzieło, piękne rękodzieło mieszkańców gminy, rodziców ze szkoły. Są naturalne przetwory, soki, jakieś konfiturki. Ciasto już po prostu się rozeszło jak ciepłe bułeczki od rana. Tutaj właśnie to, co widać, no jeszcze zapraszamy po te resztki. Jeżeli coś zostanie, będzie można również kupić. Tutaj mama Natalki też będzie prowadzić licytację, więc jeszcze będzie można sobie też w jakiś sposób, jak ktoś będzie chciał wspomóc, a nie mógł przyjść tutaj dzisiaj, na pewno będzie jeszcze możliwość. I tak jak mówię, to jest ta skarboneczka z Chybie dla Natalki. Mamy, to jest nasza skarbonka, ale jest ich więcej. Na Siepomaga można wpłacać pieniążki systematycznie. Jak ktoś da radę, zachęcamy do tego. Jestem mamą Natalki, która w zeszłym roku zachorowała na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Rok trwało ustalenie objawu po objawach, na co choruje córka. I kwota nas na początku przytłoczyła za leczenie. Niestety leczenie jest niefundowane i ciężko było na początku zebrać się z myślą o to, że pomimo, że pracujemy oboje z mężem na 2 etatach, musimy prosić innych o pomoc. Jednak spotkaliśmy tyle cudownych osób i tyle otwartych serc na naszą prośbę, że nie wiem, czy będę w stanie mówić i naprawdę jesteśmy bardzo poruszeni, bo sami mieszkańcy się do nas zgłaszają z chęcią pomocy. A pomimo dzisiejszej pogody, która nam dzisiaj nie sprzyja, pada deszcz od samiutkiego rana, od 6 rano tu jesteśmy, Ale naprawdę wszyscy tak pięknie dopisali. Panie przygotowały tyle ciast, słodyczy, przekąsek słodkich i rękodzieła, które jest pracochłonne, wyszywane ręcznie, też niekiedy przez osoby, które bardzo chorują i podarowały tyle swojej pracy, czasu i pieniędzy też na wyszywanie haftów na przykład. I wszystkie te dary naprawdę bardzo ochoczo Państwo kupowali. Rada Rodziców z szkoły właśnie podstawowej w Chybiu miała pomysł i realizacja też przebiegła bardzo sprawnie, tak naprawdę bez naszego udziału, bo ciągle jakby też opiekujemy się córką, zresztą jutro ma iść do szpitala po raz kolejny, nawet chyba dzisiaj pojedziemy w nocy, bo nie wiem, czy wytrzyma do jutra, bo silnie odczuwa ból, jakby ten ból jest najgorszy w tym wszystkim, bo środki przeciwbólowe nie działają. I chciałam przede wszystkim też jeszcze, żeby nie umknęło w tych wszystkich akcjach, które otrzymujemy od Państwa. W Zaborzu też była zorganizowana samodzielna akcja przez Komitet Uczniowski, Kiermasz Babeczek też sami przeprowadzili w piątek teraz właśnie i wspomogli Natalkę i nas. Chciałam przede wszystkim też jeszcze właśnie powiedzieć o akcji w Strumieniu, bo też nauczyciele i dyrekcja wyszła z inicjatywą zorganizowania kiermaszu ciast dla Natalki w piątek 13 października i połączone to było z Dniem Edukacji Narodowej i tak naprawdę odebraliśmy tym sposobem też świętowanie Dnia Nauczyciela poniekąd no, ze względu na to, że nauczyciele tak po prostu chcieli przeznaczyć ten dzień dobroczynności, nauki dla dzieci, dobrych uczynków i to było po prostu coś niesamowitego, tyle dobra, które nas spotyka, że nawet z okazji Dnia Nauczyciela nauczyciele na zebraniach prosili, aby nie kupować kwiatków i podarunków, tylko przekazać właśnie datek na rzecz Fundacji dla Natalki na leczenie. Zorganizowali poczęstunek i dla nauczycieli, i dla dzieci. Dzieci przygotowywały swoje stoiska, na których sprzedawały te słodycze przygotowane przez siebie. Na koniec pisały jeszcze zamiast lekcji listy do Natalki, więc mamy po prostu masę ciepłych listów, gdzie dzieci wspominają, gdzie miały okazję poznać Natalkę i że bardzo ją lubią i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia, więc jest jej też niezmiernie miło, że takie ciepłe słowa otrzymała wsparcia i musi się trzymać dzielnie do momentu podania tego leczenia. I też momentem kulminacyjnym tego wydarzenia było przejście dzieci i nauczycieli na plac przyszkolny, gdzie utworzyli żywe serce i naprawdę po prostu coś niesamowitego, że nawet znaki z nieba otrzymaliśmy, gdzie chmury ułożyły się też w serce. Także przepraszam za wzruszenie, ale naprawdę to tak wiele dla nas znaczy. Prowadzimy zbiórkę w dwóch fundacjach, Fundacji Słoneczko i Fundacji Siepomaga. Najłatwiej nas odnaleźć wpisując Fundacji Siepomaga Natalia Mancewicz w wyszukiwarce. Można też bezpośrednio zeskanować kod QR i też przekieruje do strony fundacji. Także zachęcamy, każda wpłata drobna, udostępnienie tych informacji, podzielenie się właśnie w szkole, w przedszkolu. Jeżeli ktoś by miał jakiś pomysł, my jesteśmy otwarci, staramy się oddzwaniać, odpisywać w międzyczasie jak tylko możemy, żeby też jesteśmy otwarci na każdy pomysł przekazania fantów na licytację, bo prowadzimy też grupę na Facebooku licytacji dla Natalki. Ona się nazywa Licytuję, nie kupuję, także też można odszukać Natalkę Mancewicz na grupie na Facebooku i przekazać jakiś datek przez fundację, przez Facebook. Także bardzo Państwu dziękujemy, jest nam niezmiernie miło, że pomimo tylu zbiórek, takie czasy ciężkie, każdy ma swoje życie, wydatki, Państwo są otwarci i naprawdę w potrzebie dostrzegają drugiego człowieka, także bardzo dziękujemy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.